Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Megan. Jest to relaksacja yoga nidra, inaczej mówiąc, sen jogiczny. Według mojego nauczyciela Sridharmy Mitry 40 minut takiej relaksacji odpowiada 3 lub 4 godzinom normalnego snu. Nie trzeba żadnego wcześniejszego przygotowania. Wystarczą tylko dobre chęci. Praktyka snu jogicznego jest nie tylko praktyką relaksacyjną, ale też praktyką koncentracji. Będziemy rotować naszą świadomość po całym naszym ciele i w ten sposób nasz umysł działa jak magnes. Energia dąży do tych miejsc, do których kieruje się nasza uwaga. Więc zapraszam Was teraz do relaksacji. Znajdźcie wygodne miejsce, by położyć się na plecach w pozycji szawasany. Stopy i dłonie będą oddzielnie. Dłonie na około 15 cm od ciała, spodem do sufitu. Stopy na około 30 cm oddzielone od siebie. Połóżcie się na plecach i poczujcie ciężar całego Waszego ciała. I rozpoczniemy praktykę jogi nidry. Skieruj całą swoją uwagę w miejsce między oczami. Powtórz 3 razy, pozostanę świadomy, świadoma podczas praktyki jogi nidry. Jeśli potrzebujesz jeszcze ustawić inaczej jakoś swoje ciało, czy zrobić jakieś poprawki, zrób to teraz. Możesz zakryć oczy, możesz podłożyć coś pod kolana. Teraz już, pozostając całkiem nieruchomo, skieruj uwagę najpierw do lewej dłoni. Zaczniemy relaksację od lewej strony. Niech cała Twoja uwaga przejdzie do lewego kciuka. Poczuj krew pulsującą w lewym kciuku. Wyobraź sobie, że cała energia ze świata płynie w kierunku Twojego lewego kciuka. Że wszystko, co najlepsze, dzieje się dla niego właśnie teraz. Lewy kciuk. Wibrujący, powiększający się. Krew zaczyna intensywniej płynąć w tej części ciała. Palec wskazujący lewej ręki. Środkowy palec. Serdeczny palec, mały palec. Poczuj wszystkie palce lewej dłoni relaksujące się. Poczuj spód i wierzch lewej dłoni. Jeśli w którymkolwiek momencie usłyszysz jakieś głośne dźwięki, zauważ je tylko. Nie zwracaj na nie uwagi. Niech będą one tylko przypomnieniem tego, że koncentrujesz się teraz na powrót na własnym ciele. Lewy nadgarstek. Rozluźnij przestrzeń w okolicy lewego nadgarstka. Daj mu jeszcze krótką chwilę. Lewe przedramię.
wszystkie mięśnie w okolicy lewego przedramienia powiększają się, relaksują, oddzielają się od kości. Poczuj, jak mięśnie opadają w głąb maty. Poczuj, jak z każdą chwilą Twoje ciało coraz bardziej uspokaja się, a umysł, cząstka świadomości pozostają aktywne. Lewy łokieć. Górna część lewej ręki. Wszystkie mięśnie w tej okolicy. Wyślij tam swoją uwagę. Zasugeruj mięśniom, żeby się rozluźniły. Nasze ciało jest bardzo mądre. Możemy na nie bardzo łatwo wpłynąć naszą pozytywną sugestią. Lewe ramię. I lewy bark. Wszystkie mięśnie w okolicy lewego barku. Cała lewa ręka. Cała lewa ręka. Pozostań świadoma. Cała lewa ręka jest teraz całkowicie zrelaksowana. Jak nieżywa. I przejdziemy teraz do lewej stopy. Duży palec lewej stopy. Poczuj krew pulsującą w dużym palcu lewej stopy. Poczuj, jak wraz z Twoją uwagą płynie tam cała energia z różnych zakątków świata. Duży palec. Drugi palec lewej stopy. Trzeci palec. Czwarty palec. I piąty palec. Wszystkie palce lewej stopy. Powiększają się, relaksują się. Zaufaj, że wszystkie najlepsze procesy zachodzą teraz dla Twojego ciała. Spód lewej stopy, pięta, wierzch lewej stopy. Kostka. Cała lewa stopa. Cała lewa stopa objęta Twoją uwagą. Wszystkie mięśnie relaksują się. Opadają na lewą stronę. Poczuj, jak fala relaksacji przechodzi teraz do lewej łydki, rozluźniając wszystkie mięśnie w okolicy lewej łydki. Poczuj, jak mięśnie oddzielają się od piszczeli, opadając w głąb maty lub podłogi, na której leżysz. Lewe kolano, spód i wierzch lewego kolana. Poczuj rozluźnienie i przestrzeń w tej okolicy Twojego ciała. Miękkość. Wyobraź sobie, jak regenerują się Twoje komórki, Twoje mięśnie.
i przejdź teraz do lewego uda. Tył i przód lewego uda. Wszystkie mięśnie opadają w dół, w głąb maty. Relaksują się. Bezwładne i ciężkie. Całe ciało zapada jakby w głęboki sen. Lewa część biodra, lewy pośladek i lewa część biodra. Rozluźnij to miejsce swoją uwagą. Cała lewa strona ciała. Cała lewa strona ciała, jak w głębokim śnie, pozostaje tylko cząstka świadomości. I przejdziemy teraz do prawej dłoni. Zostaw wszystkie części ciała, które już przeszliśmy, samym sobie. I skieruj całą uwagę do prawego kciuka. Jakby nic nie istniało w tym momencie, tylko twój prawy kciuk. Cała uwaga na prawym kciuku, na krwi płynącej w tej okolicy twojego ciała, prawy kciuk. Powiększa się i relaksuje. Teraz palec wskazujący. Środkowy palec. Pozostań w pełni świadomości. Palec serdeczny. I mały palec. Wszystkie palce prawej dłoni. Możesz poczuć mrowienie lub nawet lekkie drżenie, kiedy twoja uwaga skierowana jest do palców prawej dłoni. Spód prawej dłoni. Wierzch prawej dłoni. Cała prawa dłoń. Cała prawa dłoń. Przejdź teraz do prawego nadgarstka. Poczuj rozluźnienie i przestrzeń w okolicy prawego nadgarstka. Prawe przedramię. Wszystkie mięśnie w okolicy prawego przedramienia rozluźniają się. Prawy łokieć. Przestrzeń rozluźnienia w prawym łokciu. Skup się teraz na górnej części prawego ramienia. Rozluźnij wszystkie mięśnie w tej okolicy. Poczuj, jak powiększa się ten obszar twojego ciała i jak się rozluźnia. Skanując swoje ciało w ten sposób, zamykasz kolejne części ciała, jak aplikacje w komputerze, pozwalając się im całkowicie zresetować i odnowić.
I skieruj uwagę teraz do prawego barku, prawe ramię. Wszystkie mięśnie dookoła prawego barku. Rozluźnione i zrelaksowane. Nic nie musisz robić, wystarczy, że skierujesz tam swoją uwagę. Cała prawa ręka. Cała prawa ręka jest teraz całkiem zrelaksowana. Zostaw ją samej sobie. I skieruj uwagę do prawej stopy. Duży palec. Poczuj mrowienie w okolicy dużego palca prawej stopy. Drugi palec. Trzeci palec. Czwarty palec. Pozostań uważna. I piąty palec. Wszystkie palce prawej stopy jednocześnie. Poczuj teraz spód prawej stopy. Piętę i wierzch prawej stopy. Cała prawa stopa. Cała prawa stopa kompletnie zrelaksowana. Pozostaje tylko jeszcze jeden moment, aby całkowicie dać się tym mięśniom zrelaksować. Prawa kostka. Prawa łydka, mięśnie w okolicy prawej łydki i koleni. Prawe kolano, spód i wierzch prawego kolana. Poczuj miękkość pod prawym kolanem. Poczuj maksymalną relaksację, jakiej być może nigdy wcześniej nie czułeś, nie czułaś. I z uważnością przenieś swoją uwagę do prawej części uda. Do prawej nogi, do prawego uda. Tył i przód uda. Rozluźnij wszystkie mięśnie w tym obszarze. Wszystkie mięśnie stają się luźne. Zwiększa się przepływ krwi. Prawe biodro i prawy pośladek. Poczuj teraz całą prawą stronę Twojego ciała, jak w głębokim śnie. Poczuj nogi, jakby były całkiem martwe. Obie nogi całkowicie zrelaksowane i obie ręce. Przeniesiemy teraz uwagę do pleców. Najpierw prawa strona. Dół pleców po prawej stronie. Rozluźnij wszystkie mięśnie w tym obszarze. Dół pleców po lewej stronie. Środkowa część pleców, prawa strona. I środkowa część pleców, lewa strona. Przenieś uwagę do górnej części pleców po prawej stronie,
od karku aż po bark. Poczuj rozluźnienie wszystkich mięśni, które trzymają Twoją głowę, które ciężko pracują przez cały dzień. Poczuj, jak rozluźniają się. I lewa górna strona pleców, od karku po lewy bark. Poczuj przyjemne rozluźnienie w tej okolicy. Prawa strona pleców, lewa strona pleców. Całe plecy. Całe plecy. Zrelaksuj teraz swoje podbrzusze, brzuch, klatkę piersiową. Poczuj, jak wszystkie żebra oddzielają się od siebie. Skieruj uwagę w okolicy mostka i szyi. Poczuj rozluźnienie również tych mięśni. Teraz całe ciało od szyi w dół jest jak w głębokim śnie. Całe ciało od szyi w dół, jak w głębokim śnie. Pozostaje jeszcze chwila, aby całkowicie je zrelaksować. Skieruj uwagę do głowy, broda, prawy, lewy policzek, dolna warga, górna warga. Być może czujesz już, jak Twoja uwaga wpływa na mięśnie. Zrelaksuj teraz swoją dolną szczękę, być może lekko opadniona w dół. Pozwól, żeby zrelaksował się również język, cała jama ustna. Prawa część nosa i lewa część nosa. Prawe i lewe oko. Prawe i lewe oko opadają w głąb czaszki. Skieruj teraz uwagę na swoje czoło, na prawą, lewą skroń i na miejsce między brwiami. Często napięcie w tym miejscu powoduje bóle głowy. Wyślij tam swoją delikatną uwagę i rozluźnij to miejsce. I poczuj, jak rozluźnia się teraz czubek głowy i tył głowy. Wszystkie mięśnie z tyłu czaszki. Teraz cała głowa jest całkowicie zrelaksowana, wszystkie mięśnie i rysy twarzy zlewają się jakby w jedną plamę. Wyobraź sobie plamę światła, która spowija całą Twoją twarz. Przeniesiemy teraz naszą uwagę do środka, do wnętrza naszego ciała, zaczynając od podbrzusza. Poczuj lub wyobraź sobie, że wszystkie Twoje jelita rozluźniają się, wszystkie wnętrzności w dolnej części brzucha. Możesz wyobrazić sobie jasne promyki światła wnikające w te komórki. Im więcej dasz temu wiary i swojej uwagi, tym lepszy będzie efekt. Przenieś teraz uwagę do swojej wątroby. Możesz podziękować swoim organom za ich ciężką pracę, a będą dla Ciebie jeszcze lepiej pracowały. Wyobraź sobie wątrobę zalaną promieniami światła. Poczuj, jak poprawia się jej kondycja. Przejdź teraz do swojego żołądka.
Wyobraź sobie teraz swój żołądek w jasnym świetle i wszystkie organy w obrębie całego brzucha zalane jasnym światłem. Przenieś teraz uwagę do klatki piersiowej, do najważniejszego organu, jakim jest serce. Poczuj rytm bicia swojego serca. Wyobraź sobie lub zobacz swoje serce spowite jasno, biało-żółtym światłem. Poczuj, jak każdy oddech sprawia, że jest w nim coraz więcej życiodajnej energii. Wyobraź sobie jasne światło w okolicy płuc, gardła i przenikające teraz do Twojej głowy, do Twojego mózgu. Wzmacniaj wyobrażenie światła przenikającego wszystkie komórki Twojego umysłu. Podziękuj swojemu umysłowi za to, jak dla Ciebie pracuje. Poczuj, jak z każdą chwilą promyki świadomego światła wnikają w każdą komórkę Twojego mózgu, usuwając wszelkie toksyny, nieczystości, wszystko, co nie jest już potrzebne dla Ciebie na ten moment. Wzmacnij wyobrażenie jasnego światła na czubku głowy, które balansuje cały system Twojego ciała. Kilka chwil z uwagą na czubku głowy, wzmacniając poczucie białego i jasnofioletowego światła. I przenieś uwagę do nasady kręgosłupa. Wyobraź sobie wszystkie czakry, jedna po drugiej, zapalające się jak światełka. Czakra podstawy w kolorze czerwonym. Następnie wyżej, czakra sakralna, w kolorze jasno-pomarańczowym. Wyraźne, jasne kolory. Jeszcze wyżej, w okolicy splotu słonecznego. Trzecia czakra w kolorze żółtym. Czakra serca w kolorze jasno-zielonym. Przenieś uwagę jeszcze wyżej do gardła i wyobraź sobie czakrę gardła w kolorze niebieskim. Niebieska kula światła w okolicy gardła. Normalizująca pracę organów w tym obszarze. I przenieś uwagę do trzeciego oka między brwiami w głąb mózgu. Wyobrażając sobie czakrę w kolorze indygo, czakrę trzeciego oka. I przejdź na czubek głowy. Wyobraź sobie jasne światło, jasno-białe i jasno-fioletowe. I na krótką chwilę pozostaw ciało samemu sobie. Jak to jest być przez chwilę, nie używając swojego ciała? Jak to jest, kiedy pozostaje tylko cząstka Twojej świadomości? Kim jesteś? Sprawdź sam lub sama. Jak daleko możesz pójść, jak bardzo możesz zaufać? Poczuj lub wyobraź sobie, że jesteś wszędzie.
bez żadnych granic. Jak powietrze, przez kilka chwil pozwól sobie być wszędzie, bez ograniczeń. Przenieś teraz cząstkę swojej świadomości do miejsca między oczami, które nazywamy Chitta Kesh. I w tym miejscu wyobraź sobie piękną czerwoną różę. Wszystkie płatki spraw, żeby obraz był tak wyraźny, jak to możliwe, uruchamiając swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie zachód słońca nad morzem. Szum i zapach morskich fal, śpiew mew, wzburzone fale. Wyobraź sobie dotyk piasku przy oceanie, na bosych stopach. Wyobraź sobie piękne jezioro w ulubionym lub wyobrażonym miejscu w naturze, spokój. Cisza w otoczeniu pięknych drzew. Poczuj, że możesz tam odetchnąć. Zobacz gwieździste niebo odbijające się w tafli tego jeziora. Spójrz teraz w swojej wyobraźni na gwieździste niebo. Możesz rozpoznać na nim niektóre gwiazdozbiory. Poczuj radość płynącą z oglądania tych gwiazd. Najjaśniejsza z nich pada między Twoje oczy. Poczuj krew pulsującą między oczami, w tym miejscu i przypomnij sobie lub przywołaj swoją pozytywną afirmację Senkelpę, sposób, w jaki chcesz żyć swoje życie, który pochodzi z przestrzeni naszego serca, czyli nie z umysłu. Powtórz tą afirmację 3 razy. Może to być zdanie takie jak jestem wolna lub wolny, jestem świadoma lub cokolwiek, co chcesz w życiu osiągnąć. I teraz powoli przywołaj uwagę do swojego ciała. Stań się świadomy, świadoma swojego ciała leżącego na podłodze. Poczuj, jak powracasz tu i teraz do swojego fizycznego ciała. Poczuj powietrze na swojej skórze i poczuj swój oddech. Śledź drogę swojego oddechu. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Zobacz, jak bezwiednie porusza Twoim ciałem. Zobacz lub zauważ, że oddech sam porusza Twoim ciałem. Jest jedynym ruchem, jaki w tej chwili zachodzi w Twoim ciele.
przenieś teraz swoją świadomość również na słuch, na wszystko, wszystkie dźwięki pochodzące z pomieszczenia, w którym się znajdujesz. I na zmysł dotyku. Dotyk powietrza na Twojej skórze, dotyk ciuchów, dotyk maty lub podłogi, na której leżysz. Praktyka jogi nidry jest zakończona. Hari Om Tat Sat. Praktyka jogi nidry jest zakończona. Możesz powolutku we własnym tempie zacząć poruszać palcami u stóp i u rąk i przeciągnąć się, zaplacając dłonie nad głową i wyciągając stopy w przeciwnym kierunku. Nie spiesząc się, przekrzyw się teraz na prawą stronę, przejdź na prawą stronę. Z ugiętymi kolanami zostań tu jeszcze na około 2 oddechy. I powoli powróć do pozycji siedzącej. Z nogami skrzyżowanymi. Złóż dłonie na wysokości swojego serca. Skieruj uwagę wewnątrz. Zakończymy praktykę mantrą Om Shanti Shanti Shantihi. Po jodze nidrze dobrze jest jeszcze posiedzieć przez kilka minut lub dłużej w ciszy. Wdech. Om Shanti Shanti Shanti. Dziękuję Wam pięknie. Do zobaczenia, kochani.